Witam serdecznie. Odcinek troszkę taki na spontanie. Jestem właśnie tutaj. Jestem koło Lidla, w Lidlu. Byłem na zakupach. Jak widzicie, przyjechałem samym koniem. No, odcinek taki ogólnie na spontanie. Chciałbym się odnieść w kilku słowach do jazdy między innymi na aucie w takich sytuacjach. Nieraz gdzieś tam widziałem w komentarzach w różnych postach na Facebooku między innymi, czy kierowca może jechać na aucie, czy może sobie kierowca na aucie podjechać do marketu na przykład. I właśnie chciałbym się dzisiaj do tego odnieść. Zapraszam na odcinek. Zakupy zrobione, można wracać. Sobie najbardziej to mi na chlebie zależało. Chleb mi się skończył, a będę stał do poniedziałku. Dzisiaj sobota jest. Niestety nie udało mi się już wczoraj załadować i muszę do poniedziałku czekać na załadunek. Także dzisiaj mamy sobotę. No i musiałem podjechać do sklepu. Akurat tutaj w firmie, w której pracuję, szef nie robi problemu, żeby gdzieś tam sobie podjechać parę kilometrów do sklepu w razie takiej potrzeby. Także odpiąłem sobie ciągnik. Jak w takim przypadku sobie jechać do tego sklepu? Oczywiście na początku zawsze trzeba poinformować tam szefa czy firmę o takim zamiarze. Myślę, że tutaj raczej chyba nikt nie robiłby problemu, żeby podjechać sobie jakieś tam zakupy zrobić. Tak czy inaczej, zawsze warto poinformować, żadnej samowolki nie robić. No i jak w takim przypadku jechać do tego sklepu? Wyciągnąć kartę, włączyć tryb aut, czy nie wyciągać karty i też włączyć tryb aut i na tym aucie sobie podjechać do sklepu. Odpowiedź jest jednoznaczna. Poruszając się samym ciągnikiem czy z naczepą po drogach publicznych, należy rejestrować czynności na karcie kierowcy. Także nie można jeździć w trybie aut po drogach publicznych. I obojętnie czym byśmy jechali, czy samym ciągnikiem, czy całym zestawem. I należy o tym pamiętać, ponieważ są bardzo wysokie kary. Jak się nie mylę, chyba 2000 dla kierowcy. 2000 zł. I chyba 5000 dla firmy. No mówię tutaj o mandacie w Polsce, bo za granicą na pewno te mandaty są wyższe. Ja akurat teraz w Niemczech jestem. Kiedyś czytałem taki właśnie post gdzieś tam na grupie na Facebooku,
Kierowca właśnie się pytał, czy w trybie aut może sobie gdzieś tam w sklepu podjechać. No niestety, ale trzeba o tym pamiętać, że w takim przypadku nie można. Ogólnie w ogóle nie można po drogach publicznych jeździć bez karty. Kierowcy w trybie aut, już nie wspominając tutaj o jakichś tam magnesach. Bardzo wysokie kary są, 2000 chyba w kraju, w Polsce. 5000, 2000 dla kierowcy, 5000 chyba dla firmy, coś takiego. No takie mandaty mniej więcej są w Polsce, za granicą wiadomo, że te mandaty są jeszcze większe. Także tutaj bym sugerował, abyście nigdy nie próbowali w taki sposób jeździć. Także o tym trzeba pamiętać. Oczywiście są firmy i sytuacje, kiedy kierowca jest wyłączony z obowiązku rejestrowania czasu pracy. Na przykład pojazdy kierowcy, którzy pracują w obsłudze, w obsługach komunalnych. Tam akurat w takich przypadkach nie trzeba rejestrować w tachografie czasu pracy. Na aucie też można jeździć w zamkniętych terenach, na przykład na warsztatach, w serwisach, w zakładach produkcyjnych, czy jakichś tam dużych centrach logistycznych. Oczywiście już wyjeżdżając częściowo nawet na drogę publiczną, każda praca kierowcy, która nawet częściowo przebiegała przez drogi publiczne, musi być zarejestrowana w tachografie, na karcie kierowcy. Także o tym należy pamiętać. I to wszystko. Dzisiaj taki króciutki odcinek. Zapraszam na następny. Szykują się dosyć interesujące rozmowy. Może w tygodniu zrobię taki odcinek, jaki plan jest dalej kanału. Także trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na następne odcinki. Dzięki, cześć!